Pomysł wyrodził się z takiej pozytywnej inicjatywy, aby w taki przyjemny, pozytywny sposób zapromować zwierzęta ze schroniska w Szczecinku. Tych zwierząt jest bardzo dużo, łącznie psów i kotów jest prawie 100 sztuk i chcieliśmy zachęcić mieszkańców do tego, aby poznali te zwierzęta. Ale żeby nie zrobić tego w taki trywialny sposób, wymyśliliśmy, aby podczas zabawy zachęcić osoby do zaprezentowania swoich pupili, pokazania tego najpiękniejszego, najbardziej oryginalnego pieska i przy okazji wypromować i zaprezentować pieski ze szczecineckiego schroniska. Ludzi kochających zwierzęta przy naszym mieście jest dużo. Kto wam pomaga, bo to duża impreza, duże nakłady. Największymi takimi wolontariuszami jest grupa poczciwych chłopaków. To są osoby, które robią bardzo dużo dobrego dla schroniska, dla zwierząt i do tego, aby zaadoptować. I wspólnymi siłami stworzyliśmy fajną imprezę i chcemy wypromować te zwierzęta. Ludzi takiej dobrej woli jest bardzo dużo. Bardzo mocno pomógł nam szczecinecki Gryf TV. Razem z nim zdradzę wam taki szczegół. Nakręciliśmy film promujący każdego pieska ze schroniska. W tym filmie poznamy najbardziej charakterystyczne cechy charakteru tych zwierząt, co ten pupil lubi, co sprawia mu przyjemność, abyśmy mogli lepiej te psy poznać. Premiera tego filmu będzie dzisiaj na tym wydarzeniu. Pomogli też nam grupa wolontariuszy ze Szczecinka. Tych ludzi naprawdę jest bardzo dużo. Ile osób zgłosiło się do tego konkursu tych psów nierasowych? Zgłosiło się 35 osób. Zgłosiliśmy się ze swoimi pieskami do konkursu? Tak, zgłosiłyśmy się. Znaczy, my się nie znamy, psy nie spokrewnione, ale jak wyszło, tak wyszło, psy praktycznie klony. Proszę powiedzieć coś o swoim piesku. No, Łajka to 8-letni niasuczka z wioski. Uwielbia latać po ogródku, bawić się z kotami szczególnie, no i kocimi zabawkami. No to dzisiaj taki fajny debiut będzie na tej wystawie. No właśnie jest trochę zestresowana, ponieważ nie przyzwyczaiła się do tylu psów na raz. No, no i nowe miejsce, nowe zapachy, wszystko. A pani jak? Pani ma roczek, także taki jeszcze urwis. Pierwsze jego takie spotkanie z tak dużą ilością piesków. Także zobaczymy, tutaj pokochał koleżankę nową. Są naprawdę fajne psiaki, także... A pieski skąd pani macie? Ze schroniska, czy w jakiś inny sposób pozyskałyście? Ja swoją wzięłam od cioci, jak tam 8 lat temu jej stara suczka miała jednego szczeniaka, no to stwierdziliśmy, bierzemy. Znaczy mi się udało znaleźć ogłoszenie, w którym ktoś znalazł sunię. Okazało się, że sunia miała 7 szczeniaczków, no i pieski trafiły do adopcji, jednym z nich jest Badzi. Pomaga się pani w jakiś sposób szczecińskiemu schronisku dla psów, dla zwierząt? Ja akurat chodzę do szkoły imienia Stanisława Staszica i jestem na kierunku weterynarii, więc co roku zbieramy tam datki, różne rzeczy, koce, karmę na cele schroniska. Wszystkie akcje, które są tutaj organizowane na terenie naszego miasta, poczciwe chłopaki, różnego rodzaju zbiórki, też staramy się wspierać. No to co, życzymy, aby wasze pupilki, no, wygrały ten konkurs. Dziękujemy bardzo.